No hej, witajcie na kanale EV Repair, kanale, na którym chcę Wam pokazać, że samochody elektryczne i baterie do nich to nie jest czarna magia. W tej chwili Andrew przy okazji robi analizę termiczną na baterii, którą przed chwilą otwieraliśmy. Akurat nie o tej baterii będzie materiał, ale ta bateria to jest inny przypadek, w którym akurat znaleźliśmy wilgoć już w modułach. Także nakręcimy jeszcze jeden materiał. A teraz zapraszam Was, żebyście oglądali materiał o wkładaniu baterii z powrotem do samochodu. Dzisiaj założyliśmy pokrywę na sztukę. Zamontowaliśmy też już bezpiecznie tę pokrywkę. To nie jest uszczelnione, pokrywa jest stara. Chcemy po prostu podłożyć baterię i zobaczyć, czy to wszystko się uruchomi. Czy kontaktory zagadają i samochód wesoło się do nas uśmiechnie. Chłopaki podnieśli auto, także dzisiaj będziemy to podłączać. Zobaczymy, czy to działa. Jeżeli tak, to wymienimy pokrywę na nową, zakleimy wszystko na hermetyczną. Dobrze. Wiele razy trzeba będzie jeszcze ten samochód podnosić i opuszczać, bo trzeba spasować. No hejka, właśnie żeśmy włożyli baterię do samochodu i samochód zadziałał. Także, o, słychać? Kółka się kręcą. Także pół sukcesu, teraz będziemy tę baterię jeszcze wyciągać i zamykać i zaklejać hermetycznie. Także połowa, no większa część, może nie połowa roboty już jest skończona. Andrew z Saszą już pokrywę założyli. Jest zaklejona. Czekamy teraz do jutra, aż wszystko ładnie wyschnie i będziemy robili test szczelności. Jeżeli test szczelności wyjdzie poprawnie, to zakładamy. Jeżeli nie, no to będziemy jeszcze ją dosylikerowywać, czy tam doklejać. Wcześniej, tak dla przypomnienia, chciałem tylko powiedzieć, że zanim wchodzimy w baterię, oczywiście robimy pełną diagnostykę systemu wysokiego napięcia. Także to nie jest tak, że wchodzimy teraz do baterii i już tam grzebiemy, tylko robimy to w ostateczności. Wtedy, kiedy już mamy 120 lub 100 ilu? Tysięczną. Tak, Andrew? 1000% pewności, że musimy już wejść do baterii. Mieliśmy też takiego jednego nieprzyjemnego klienta, który nas oszukał. Myśmy zrobili mu pełną diagnostykę. Powiedzieliśmy, że trzeba zrobić baterię, on nas po prostu oszukał, nam nie zapłacił i zabrał samochód. No ale takie rzeczy też się zdarzają. My to w każdym razie pamiętamy. Historia zapamięta. A takie rzeczy w przyrodzie nie giną. No, tutaj Sasza składa to, co musieliśmy rozebrać. Tak jeszcze dla przypomnienia. Musieliśmy rozebrać te mocowania, żeby wyciągnąć... O, ten oto zbiornik. Ten. Zbiornik, tam za tym jest konwerter DC do DC, a od konwertera do DC do DC wychodzą outlety na wszystkie urządzenia zasilane wysokim napięciem. Mówię o peryferiach, czyli o kompresorze. Tutaj mamy kompresor. O kompresorze, o battery heaterze i PTC heaterze. Akurat battery heatera i PTC heatera nie jestem w stanie Wam pokazać. Gdyby to była wersja tylnosilnikowa, to byłbym w stanie. Także panowie jeszcze raz kompletują pojazd. Bateria jest włożona, śruby są podokręcane. O, Andrew już zakłada kanapę. No i tyle. I samochód dzisiaj prawdopodobnie trafi z powrotem do klienta. Tak, Andrzej, czy nie? Wszystko posprawdzamy. Tak, chłopaki chcą jeszcze posprawdzać. No cóż, to jest taka przyszłość tego, co będzie się działo. Tak naprawdę mamy przedsmak tego, co prawdopodobnie będzie takim jedną z głównych rzeczy i głównym zajęciem związanym z samochodami elektrycznymi, czyli obsługa systemu wysokiego napięcia. System wysokiego napięcia z upływem czasu ma swoje problemy. Z tych problemów no to mamy przede wszystkim problemy z izolacją i one wynikają z paru przyczyn. Jedną z głównych jest wilgoć, czyli płyn chłodniczy dostający się do baterii, płyn chłodniczy dostający się do wnętrza silnika lub woda dostająca się do bezpiecznika, na przykład tutaj jak w tym wypadku. Tak jak widzieliście w naszym materiale, operacja na baterii to nie jest bułka z masłem, także zdjęcie baterii, rozebranie jej, diagnostyka, złożenie i ponowne włożenie baterii tak, żeby wszystko działało, wymaga sporo pracy. Nie udało mi się niestety nakręcić momentu, kiedy żeśmy doszczelniali baterię, bo akurat mnie w tym momencie nie było, chłopaki się pośpieszyli, ale na szczęście lub na nieszczęście dla naszego klienta mamy drugą baterię, nad którą będziemy pracować troszeczkę dłużej, bo jest już tutaj w środku ciecz chłodząca, także dziękuję Wam za oglądanie, zapraszam na następne odcinki, subskrybujcie, lajkujcie i wspierajcie nasz kanał.